W czasie orki u sezon 12-24 rolnikowi brakowało wolnej ręki do sprawnego nawracania. Na uwrocie konieczne jest wykonywanie kilku czynności naraz, takich jak obsługa rewersa, podniesienie pługa oraz jego obrót, co w przypadku pługów systemem zmiennej szerokości orki zajmuje sporo czasu. Dlatego też Janusz Pokowski postanowił wykonać urządzenie do automatycznego obracania pługa. Na przedłużonym wale podnośnika zamocował dwa czujniki zbliżeniowe, które odpowiedzialne są za przekazywanie sygnału do sterownika o położeniu ramion TUS. Pierwszy z nich sygnalizuje pozycję transportową, drugi roboczą. Skrzynka sterująca umieszczona jest w kabinie ciągnika na prawym błotniku. Dźwignia hydrauliki zewnętrznej połączona jest na stałe z serwomechanizmem, który jest odpowiedzialny za jej sterowanie. Uaktywnienie systemu automatycznego obrotu pługa odbywa się po osiągnięciu przez podnośnik pozycji transportowej. Wówczas sygnał z czujnika zbliżeniowego kierowany jest do sterownika, skąd trafia do serwomechanizmu sterującego dźwignią hydrauliki zewnętrznej. Czas, jaki dźwignia hydrauliki ma być przytrzymana, reguluje się za pomocą potencjometru umieszczonego w skrzynce sterującej. W tej chwili rolnik pracuje nad zwiększeniem możliwości wynalazku, tak by w przyszłości mógł on obsługiwać także inne maszyny.